Serdecznie naszych gości, przede wszystkim Marię Wilczek-Krupę i Eryka Makochona, którzy zechcieli tutaj do nas dołączyć. Za chwilę o nich powiem, ale witam też serdecznie naszą młodzież i wszystkich, którzy będą to też kiedyś oglądać. Marysia i Eryk są absolwentami naszej szkoły i miałam to szczęście, że byli pierwszymi maturzystami, których wypuściłam, których uczyłam jako młody, nieopierzony nauczyciel. I z przyjemnością obserwowałam rozwój, ich ścieżkę w ogóle życiową, ich rozwój, ich kariery i przyznam, że nie nadążam za nimi, bo tyle się dzieje w ich życiu, tyle jest zmian, że nawet jak robiłam notatki do tego naszego spotkania, to okazało się, że nie o wszystkim wiedziałam, bo już się dużo nowych rzeczy podziało. Więc tytułem takiego przedstawienia Maria Wilczek-Krupa jest, oprócz tego, że absolwentką naszej szkoły, to też Akademii Muzycznej i była dziennikarzem i wpisała w Dzienniku Polskim, w czasopiśmie Kino, ale też była dziennikarzem radiowym RFM Classic. Również napisała książki o słynnych kompozytorach, o Kilarze i o Góreckim i zdobywa nagrody za te książki, a oprócz tego w międzyczasie robiła doktorat na Akademii Muzycznej, jest tam wykładowcą na naszej krakowskiej Akademii Muzycznej. Niesamowite, ponieważ Marysia założyła przedszkola o takim charakterze artystycznym, wybudowała szkołę, proszę Państwa, muzyczną, w której jest nie tylko dyrektorem tej szkoły, ale też uczy w niej i to historii, wyobraźcie sobie. Także naprawdę ja pewnie jeszcze wszystkiego nie objęłam. Teraz parę słów o Eryku. Eryk po naszej szkole i już w trakcie w zasadzie naszej szkoły też już tańczył i potem zajmował się tańcem, ale na studia poszedł na architekturę na Politechnice i ją skończył. I jest nie tylko tancerzem, jest liderem Teatru Tańca, Krakowskiego Teatru Tańca, jest choreografem, scenografem, ale też teoretykiem tańca i wykładowcą w tej chwili na Akademii Teatralnej w Krakowie na Wydziale Tańca i tam też szkoli młodzież, ale jednocześnie dalej działa jako tancerz i jeżdżą ze swoimi spektaklami po całym świecie, zdobywają nagrody i taka ostatnia nagroda to z 2018 roku za najlepszy spektakl teatru niezależnego w Best Of. No i starają się o kolejny taki tytuł teraz nowym przedstawieniem, przedsięwzięciem. Więc ja już nie zagaduję. Ja już teraz poproszę ich o głos, żeby sami opowiedzieli, jak w ogóle to się działo? Jakie wybory podejmowaliście? Może zacznie Marysia, bo jest kobietą, więc dajemy pierwszeństwo. Powiedz, jakie ścieżki tutaj wybierałaś i zwroty akcji? Wiedziałam, że tak będzie i że będę mówić pierwsza. Czułam. Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie i wszystkich serdecznie witam. Jest mi bardzo miło, że mogę być w takiej roli, chociaż nie wiem, czy się w niej sprawdzę. I tak na początek to ja bym nawiązała do tego, co powiedziałaś, że nas uczyłaś i że miałaś to szczęście. Ja nie wiem, kto tu miał to szczęście. Czy to ty, czy nie raczej my jednak, prawda, Eryk? Do nauczyciela, który na przykład mnie nauczył pisać i ja tym żyję przez cały właściwie czas. Ale pytasz, jaka była ścieżka? No, ja sobie próbowałam tak odtworzyć, jak się przygotowywałam tutaj do tego spotkania. I właściwie tak się zastanowiło mnie to, tak się zdziwiłam trochę, że to tak jedno drugie przenikało, jedno z drugiego wynikało, ale tak naprawdę u podstaw wszystkiego była ta muzyka, która się działa gdzieś od dziecka, że jednak się uczyliśmy grać, że ta muzyka była, ona we mnie żyła i wiadomo było, że ona musi stanowić podstawę, a od niej idzie tyle odnóg i tyle gałęzi, że aż sama jestem zdziwiona, że tyle można robić właśnie mając tę podstawę taką
taką muzyczną, bo ja jak skończyłam nasze liceum, to pamiętam, że nauczyciel mój historii nazywał się Henryk Palki, mówił, że mam być historykiem. A ja byłam w takim wieku i w takiej fazie swojego życia, że uważałam, że jak mi ktoś powie, że czymś powinnam być, to nie będę. W związku z powyższym, złożyłam grzecznie na tę historię papiery, po czym, ponieważ wszyscy uważali, że albo właśnie powinnam być historykiem, albo grać, to ja poszłam na teorię muzyki i wymyśliłam sobie pielęgniarstwo, pamiętam jak dziś. I to pielęgniarstwo... Mario, ja ci wejdę tylko w pół słowa. Kiedy była taka faza, że ty, twojego życia, kiedy ty byłaś w zgodzie z tymi, którzy ci podpowiadali? No dobra. Zawsze byłaś buntownica. Ta faza trwa. No dobrze, ale wymyśliłam to pielęgniarstwo, ja sobie je przypomniałam teraz, bo ja na nie poszłam w końcu, gdyż to była jedyna rzecz, której zabronił mi mój ojciec w ciągu całego swojego życia. Wtedy raz jeden powiedział nie, nic z tego nie będzie. Absolutnie, no i to pielęgniarstwo gdzieś wyparowało, no było rzeczywiście zupełnie jakimś czystym taką kontrą na coś, ale poszłam na tę teorię muzyki, która też mnie interesowała, ale tak mi się wydawało, że w ogóle, że to będzie... przez całe życie mój chleb, prawda? Że ja będę tym teoretykiem muzyki, będę pisać o muzyce. Bardzo szybko zbuntowałam się sama przeciwko własnym planom i gdzieś w środku studiów stwierdziłam, fajna jest ta teoria muzyki, ale nie, ja muszę grać. Ja muszę grać, tak nie może być. Więc poszłam na organy w połowie tych studiów i te organy do 5 roku doprowadziłam, gdzie na 5 roku stwierdziłam, nie, ja nie będę grać. Ja jednak będę teoretykiem muzyki, albo najlepiej dziennikarzem, jeszcze bardziej to wywrócę do góry nogami. No i taka prawda, się trzeba przyznać, że się zrobiło błąd, bo ja na 5 roku odeszłam ze studiów organowych i poszłam do dziekanatu się wypisać ze studiów, a pani dziekanacie powiedziała, nie, ja pani nie wypiszę. Nie ma takiej możliwości, żeby na 5 roku wypisać kogoś ze studiów. No i musiałam ją częściowo do tego zmusić, to znaczy nie zaliczyłam po prostu dyplomu i wypisać mnie musiano. No i dziś sobie to troszeczkę wyrzucam. Ale wtedy gdzieś skręciłam właśnie w jakąś dziennikarską stronę, gdzie okazało się, że to pisanie to tak jak ta muzyka cały czas we mnie siedzi, ale miałam ten bunt taki duży, że zupełnie muzykę odrzuciłam na jakiś czas. Zajmowałam się edukacją, w dziale krajowym pracowałam, pamiętam w dzienniku właśnie, głównie tą szkolną stroną. I po kilku latach, bo to trwało naprawdę dosyć sporo, po kilku latach poczułam, że w strasznej pustce jestem i czegoś mi okropnie brakuje i że to, tym czymś jest właśnie ta muzyka. No i musiałam do niej wrócić, więc zmieniłam redakcję po prostu, zmieniłam redakcję na RMF Classic, gdzie zajmowałam się, wtedy odkryłam muzykę filmową, to wszystko jedno z siebie wynika po prostu i przenika. Gdzieś, ponieważ cały czas moim marzeniem było założenie szkoły, a w sumie to chyba szkoła muzyczna. Ale może teraz przerwę ci. No. Zostańmy na tym etapie, tak? Właśnie studiów i czegoś zaraz po studiach. I teraz oddam głos Erykowi, żeby on powiedział, a potem nawiążemy do ciebie z powrotem, jaki dalszy wątek u ciebie, dobrze? Eryku, powiedz, co ty postanowiłeś robić zaraz po maturze? To ja jeszcze chciałem powiedzieć, co postanowiłem robić, zanim dotarłem do matury. W ogóle bardzo dziękuję Mariolu za zaproszenie. Jestem w ogóle wzruszony tym spotkaniem. Trochę się czuję zaskoczony, kiedy to się wydarzyło wszystko, że my możemy teraz o tym wszystkim rozmawiać, bo ja jeszcze ciągle gdzieś tam biegam po tych korytarzach w szkole. 28 lat temu, Eryk. 28 lat temu zdałeś maturę. O, no to za 2 lata. Marysiu, na ciebie zawsze można liczyć się w takich momentach. To ja tutaj może dodam w takim razie, a propos tego biegania po korytarzu. Eryk już wtedy przejawiał niezwykłe zdolności reżyserskie i wyreżyserował nie tylko spektakle wasze takie coroczne, prawda? Tam na przykład Moralność pani Dulskiej, o ile pamiętam, ale też fantastyczny program artystyczny na studniówkę, mianowicie Dziady, drugą część, Wywoływanie duchów, a tymi wywoływanymi duchami były duchy nauczycieli. Zły duch to był nasz historyk, Heniu Palki. Duchy dzieci to były od języków panie, więc pani Rakowska i pani Makowiecka i jeszcze pani Cebulska, która uczyła wtedy angielskiego, a pasterką Zosią byłam ja, tak mi się dostało.
I przyznam, że kochani, że i tutaj zwracam się do młodzieży, która tego słucha albo będzie słuchać, że jest to program na razie niepobity, więc wyzwanie rzucam, może ktoś pobije ich, bo naprawdę fantastyczny program razem zrobili całą klasą. To ja muszę tylko sprostować, że nie trudno byłoby reżyserować tekst, który powstał w autorstwie trzech osób i ja tutaj współpracowałem ściśle właśnie z Marysią, którą dzisiaj Państwo widzicie, oraz z Ewą Filek-Krygiel, której Państwo nie poznajecie dzisiaj, ale która była z nami w klasie i to jest praca zbiorowa, więc ja tutaj nie mogę się podpisać pod nią tak zupełnie solo, tylko pracowaliśmy w trójkę i przyznaję szczerze, że z ogromnym sentymentem myślę o tamtych czasach i o tym, jak ile nerwów kosztowało nas przygotowanie i takiej ekscytacji i potem ile przyjemnych słów usłyszeliśmy po. Więc to był bardzo miły moment. No ale wracając do naszego tematu, to nasza edukacja muzyczna zaczęła się oczywiście od szkoły podstawowej i akurat z Marią mieliśmy szansę kontynuować ją później w liceum tutaj i w moich pierwszych zainteresowaniach to był głównie śpiew i moja ta strona muzyczna wynikała z tego, że moja rodzina miała tradycję śpiewaczy, mój tato spędził w operze 30 lat i ja również zaczynam od śpiewu. Ale z racji tego, że ten okres mutacji nie przebiegł mnie tak jak powinien i ten śpiew nie mógł być dalej kontynuowany, to gdzieś po drodze pojawił się taniec. On się pojawił najpierw w szkole podstawowej, ale gdzieś został zepchnięty bardzo, bardzo daleko, bo propozycja szkoły baletowej na drugim końcu Polski, czyli w gdańskiej szkole baletowej, spotkała się u mojej mamy z historyczną reakcją i absolutną niezgodą na rozłąkę w wieku 10 lat, więc ten taniec gdzieś został zepchnięty i zająłem się śpiewem, aż do mutacji. Ponieważ mutacja nie przebiegła tak, jak sobie wyobrażaliśmy i dalej już szansy na kontynuowanie w tą stronę edukacji ani kariery nie było, no to moje zainteresowania szybko wróciły do tego, co kiedyś musiałem porzucić i zająłem się tańcem. I ten taniec rozwijałem przez cały okres właściwie szkoły średniej, cały okres liceum, a edukację muzyczną przez 12 lat. Szkołę podstawową i liceum kończyłem właśnie tutaj. I w pewnym momencie stwierdziłem, że to dość, jeśli chodzi o edukację muzyczną i z dnia na dzień stwierdziłem, że chcę kontynuować kolejną moją pasję, którą była architektura od jakiegoś czasu, ale bez zupełnego przygotowywania się zdecydowałem z dnia na dzień o zdawaniu na ten kierunek i nie kontynuowaniu dalej edukacji na Akademii Muzycznej i w ten sposób skręciłem gwałtownie w stronę architektury. Okazało się na tej architekturze, że naprawdę wiele rzeczy, które rozbudziła we mnie szkoła, tam mają swoją kontynuację. I z czegoś, co wydawało mi się jakimś drugim, absolutnym przeciwieństwem, znalazłem mnóstwo wspólnych cech, jakichś punktów spójnych w myśleniu o kompozycji, w myśleniu o rytmie, w szukaniu pewnych cech architektury, jej dynamiki. I okazuje się, że wcale te tematy nie są takie odległe, więc od architektury do muzyki wcale nie taka odległa droga. Skończę studia. Teraz może znowu zmienimy, przekażemy pałeczkę Marysi i prosiłabym o taki materiał zdjęciowy, żeby nam się tu pojawił, bo Marysia po pierwsze mówiła o tym dziennikarstwie, prawda? Więc może pokażmy, no dobra, pokazała się akurat nie Marysia jako dziennikarz, ale w takim razie zaraz przebiegniemy jeszcze. O, tutaj to już Marysia sama mów, co tutaj jest na tych zdjęciach. Tutaj to już jestem na jakimś tam kolejnym etapie pisania, bo dziennikarstwo było takim pierwszym zawodowym moim etapem. Najpierw dziennikarstwo to takie pisarskie właśnie, czyli to, czego nauczyłam się zdecydowanie w liceum, bo chociaż przez całe studia pisaliśmy bardzo dużo, to jednak podstawa to jest właśnie szkoła średnia i ja dalej na tym jadę i bazuję i z tego korzystam. Ale później się przerzuciłam na dziennikarstwo radiowe. Mamy zdjęcie też Marysi jako radiowca. Jest gdzieś tam, gdzieś no, jako radiowiec. Tu byłam, tu jestem w radiu, tak. Tu jestem w radiu, to jest dziennikarstwo radiowe i radio to
Powiem Państwu, jest taka dziwna rzecz, ono ma swoją magię, to znaczy za anteną się tęskni. Jak się anteny dotknie raz i się gdzieś rozmawia z tym słuchaczem po drugiej stronie, to tego straszliwie brakuje, tak jak zresztą muzyki żywej. U mnie to pokutuje, bo co prawda z muzyką żywą mam do czynienia, to jednak z tym radiem to już w tej konfiguracji, czyli jako dziennikarz to już nie, raczej z drugiej strony i tego bardzo brakuje. Wszyscy dziennikarze radiowi to mówią, że radio ma taką swoją moc. Radio bardzo dużo uczy, bo radio uczy takiej też krótszej wypowiedzi trochę, co się czasami przydaje w niektórych sytuacjach, że gdzieś trzeba zawrzeć dużo w mniejszym czasie. No i radio właśnie bardzo mnie do muzyki filmowej przekonało. Ja skręciłam w tę stronę właśnie dzięki dziennikarstwu i pracy w RMF Classic. Dzisiaj się tym zajmuję i z tego zrobiłam doktorat. A z tego dziennikarstwa właśnie i pisarskiego, i radiowego przeszłam w pisanie książek, o czym chyba też zawsze marzyłam, zawsze chciałam pisać o muzyce właśnie. Choć teraz na przykład przygotowuję biografię Nie muzyka, ale autora piosenek, więc w sumie jest blisko. A może pokażmy te autorskie spotkania Marysi z Góreckim i Pilarem, prawda? To jest moje zdjęcie w wydawnictwie Znak, tak. Tu jestem w wydawnictwie Znak, to jest pierwsza książka, którą napisałam i w ogóle byłam przerażona okropnie, bo mi się wydawało, że to jest jednak, że najgorsza rzecz to jest właśnie uciągnąć jakiś taki cały, wielki, duży materiał, a tu się okazało, że nie, że właśnie to, czego się nauczyłam też w szkole muzycznej ćwicząc, czyli tej systematyki tego, że coś nie jest od razu, się bardzo tutaj przydało, że jednak jest jakaś systematyka ćwiczenia, prawda, że się najpierw coś zaczyna robić, co się wydaje czarną magią, bo pamiętam, jak dostałam pierwszy raz do rozczytania balladę Azdur Chopina, otwarłam nuty i powiedziałam, dobra, ale nie dam rady na pewno, nie ugram tego nigdy w życiu, oczywiście wiadomo, no, się wyćwiczyło, się zagrało. To tu miałam podobnie, jak zasiadłam do pierwszego rozdziału z głową taką, i z informacjami na temat Kilara, to mi się wydawało, że no nie ma szans, ja tego po prostu jakoś nie ubiorę w taką formę, która miałaby sens. A jednak to się udało, myślę, że dzięki temu samozaparciu takiemu, które mam właśnie ze szkoły muzycznej, że dobrze, powolutku, wszystko w swoim czasie. Ale potem się okazało, że najgorszym momentem wcale nie jest pisanie, najgorszym momentem jest czas, kiedy książka idzie do druku, już wiadomo, że nic się nie da poprawić. Ten dzień, w którym książka jest w drukarni, to jest jakiś horror w ogóle. Wspominam go okropnie, bo czułam, że po prostu już nic, cokolwiek tam poszło, to już jest nie do uciągnięcia. A to jest moment, który macie tutaj na zdjęciach, który Państwo widzą, to jest moment najpiękniejszy, czyli kiedy książka przychodzi z drukarni i to jest ten moment, kiedy się, jak gramy, to gdzieś wychodzimy, przedstawiamy tę swoją produkcję, wracamy z tej sceny zadowoleni, siadamy. I jest ten luz, prawda? Zagraliśmy, udało się. I to jest ten moment w pisaniu. To są bardzo takie bliźniacze procesy, bym powiedziała. I że właśnie siadłam tutaj w tej redakcji w Znaku, przy tych książkach, obłożyli mnie tymi książkami, zrobili mi sesję zdjęciową i czułam taki luz, że się udało. Myślę, że to akurat pisanie jest taką moją przystanią, że ja mam nadzieję, że od tego już nie odejdę nigdy. Aczkolwiek proces jest żmudny, tak jak właśnie... Tutaj myślę, że też to, co Heniu Palki powiedział, że ty masz być historykiem, też się trochę zrealizowało już przy pisaniu książek, prawda? Bo, tak, jak najbardziej. Bo zbieranie materiału no, biograficznego do tych książek to jest taka właśnie praca też historyka, prawda? Jest pracą historyka, ja nawet będąc chyba, nie wiem, czy to było w IPN-ie, czy to było w archiwum państwowym, nie pamiętam, gdzieś już coś właśnie dokumentowałam w różnych archiwach i spotkałam tam Henia Palkija, który popatrzył na mnie zdziwiony i mówi, że co? No więc ja mówię, co robię i on mówi do mnie, no ja mówiłem, że ty będziesz historykiem. To było jeszcze zanim skończyłam historyczne studia, bo ja je potem tam dorobiłam po drodze, żeby już być, że tak powiem, w zgodzie z sumieniem. Ale to było zanim. Właśnie powiedział, wiedziałem, że będziesz historykiem. No, to jest bardzo taka praca historyczna, ale to znowuż, no, historia i historia muzyki. Historia muzyki też jest historią, prawda? No, kiedyś wybrałam te studia z zakresu może teorii muzyki, ale to z historią też ma wiele wspólnego. Rzeczywiście jest to taka dłubanina. No, w IPN-ie trzeba spędzić dużo czasu, w archiwach państwowych też, na rozmowach z różnymi ludźmi, na dokumentowaniu listów, na odczytywaniu tych listów. To przy Góreckim miałam straszny problem, bo on pisze jak kura pazurem. I każdy podpis, jak na liście do żony, ja odczytywałam jako twój pies.
I myślę sobie, no niemożliwe, no przecież coś jest nie tak, no a gry zmolił okropnie, po czym się okazało, że faktycznie on tak podpisywał listy do żony, twój pies. No. Jeszcze tutaj trzeba dodać, że też ta praca nad Kilarem, nad jego życiem, przyczyniła się chyba też do tego, że doktorat, tak, zrobiłaś, że właśnie... To było w drugą stronę jakby tutaj. Doktorat ja sobie wymyśliłam... Że zrobię, o tak, tu ja właśnie odebrałam tenże doktorat. Minę mam taką dziwną może trochę, taką lisią. No ale doktorat sobie wymyśliłam po właśnie pracy w RMF Classic, chciałam się bardzo zajmować muzyką filmową, chciałam ją badać, bo dalej mi to fascynuje zresztą. I wymyśliłam sobie tego Kilara, bo to była taka postać, która mnie najbardziej chyba w muzyce filmowej polskiej fascynowała. I rzeczywiście w trakcie pisania doktoratu mój promotor powiedział, no, że warto by się spotkać z samym kompozytorem. Więc ja w ogóle byłam przerażona, rany boskie jak to. Kompozytor absolutnie nie miał zamiaru się ze mną spotkać i stwierdził, że w ogóle żadne doktoraty i to jest jakaś bzdura i on nie będzie absolutnie się do doktoratu wypowiadał. No i mu odmówił temu mojemu promotorowi. Ale pech chciał, że spotkał mnie na jakimś koncercie, nie wiedząc, że ja to ja. A ja oczywiście podeszłam do niego, powiedziałam, że tutaj ja bym bardzo prosiła jednak o te rozmowy w sprawie doktoratu, a pan Kilar był wielkim dżentelmenem. No i kobiecie w cztery oczy to no, mówić nie umiał. No i tym sposobem, gdzie diabeł nie może, tam babę pośle. To rzeczywiście na pewno udało się. Wdzięk osobisty zadziałał jednak na niego, nie tylko... Myślę, że jednak ta jego wysoka kultura, że on nie potrafił odmówić, ale się potem polubili i stąd wyszła ta biografia. Później on wiele rzeczy po prostu o sobie opowiadał podczas tych spotkań i po prostu tak wyszło, no, że się polubiliśmy i przez parę lat się widywaliśmy. Rzeczywiście mówiliśmy nie tylko o muzyce, ale mówiliśmy też o życiu. Nie sam mi powiedział, kiedyś napisze pani o mnie książkę. No i popatrzcie, jak to niesamowite, prawda? Zrobi się jeden krok i pojawiają się nowe perspektywy, prawda? Otwiera się o wiele więcej. I patrząc tutaj na Marysię, na tym zdjęciu, to no nie dziwię się, że on uległ twojemu urokowi, bo wyglądasz jak maturzystka tutaj. No bardzo dziękuję. Także faktycznie. Teraz może znowuż poprosimy Eryka i pokażemy, ponieważ po architekturze zacząłeś chyba działać jako tancerz, tak? Czy w ogóle równocześnie z architekturą. Więc może jakieś zdjęcia pokażemy Eryka i teatru, krakowskiego teatru tańca. A Eryk, prosimy cię o tę część twojej wypowiedzi, która dotyczy tego tańca i co dalej. Ilustracyjnie nie przygotowałem bardzo dobrze i to będą głównie zdjęcia ze spektakli. Mnie tam państwo zobaczycie może tylko w niektórych momentach. Natomiast ta łączność muzyki, architektury i tańca przebiegała cały czas symultanicznie. To taniec towarzyszył mi całe studia do tego stopnia, że właściwie zabierał lwią część tego czasu i to było bardzo trudne, ponieważ studia architektoniczne to bardzo angażujące studia, a mimo wszystko moje ambicje taneczne nie pozwalały mi zrezygnować z tej pasji, która wtedy jeszcze nie była zawodem, a była amatorską pasją. Z czasem ten czas poświęcany dla tańca rozrastał się i coraz trudniejsze było prowadzenie życia zawodowego, już wtedy architektonicznego, z karierą taneczną i w efekcie w pewnym momencie zdecydowałem o ograniczeniu tej aktywności zawodowej w architekturze. Ona ciągle w jakimś małym stopniu jest realizowana, ale znacznie mniejszym niż na początku i w 100% zdecydowałem się, że pasja stanie się moim zawodem. Najpierw tańczyłem w Śląskim Teatrze Tańca, to był, bo już nie istnieje ten teatr. To był pierwszy zawodowy teatr tańca w Polsce zajmujący się taką formułą ruchową, jaką ja byłem zainteresowany. To się bardzo szybko rozwijało i właściwie równolegle z pracą sceniczną, czyli z pracą nad spektaklami, nad uczestnictwem w spektaklach, pracowałem też jako nauczyciel tańca, jako pedagog i w efekcie po tym całym okresie zostałem zaproszony do współuczenia, do bycia pedagogiem na nowo powstałym Wydziale Teatru Tańca, który jest wydziałem
Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Ten wydział mieści się, on jest zamiejscowy, mieści się na Śląsku w Bytomiu i zajmuje się kształceniem aktorów teatru tańca, czyli osób, które starają się realizować nową formułę sztuki performatywnej, łączącej w sobie zagadnienia ciała, muzyki, teatru, tańca. No i tak się zasiedziałem w tej szkole, że do tej pory jestem tam wykładowcą i pracuję ze studentami, pracuję oczywiście również ze swoimi tancerzami i z rozwijaniem Krakowskiego Teatru Tańca, czyli właśnie formuły łączącej w sobie działania parateatralne, performatywne, związane z ciałem. To, co Państwo widzicie, to są zdjęcia ze spektakli. Akurat w tej chwili widzicie Takarazukę, czyli taki spektakl inspirowany japońską rewią żeńską. Te spektakle, nad którymi pracujemy, w swoim charakterze bardzo mocno odwołują się do tak zwanego Tanztheater, czyli do niemieckiej formuły teatru tańca, właściwie formuły matki, z której wykształcił się teatr tańca około 100 lat temu. I łączą sobie zagadnienia teatru dramatycznego i teatru ruchu, fizyczności ciała i tańca. Nie są to spektakle baletowe czy spektakle tańca klasycznego. To, co często rozumiemy jako teatr tańca potocznie, czyli mamy skojarzenia od razu z baletem, tutaj nie istnieje. To są bardziej zagadnienia dotyczące teatralności ciała i jego roli w budowaniu współczesnej sztuki performatywnej. Dalej widzicie Państwo Takarazukę, jakoś tak monotematycznie te zdjęcia wybrałem, ale najszybciej się tak udało mi przygotować do spotkania. Za chwilkę pojawią się też zdjęcia z innych spektakli. Oto jest ostatni spektakl The Entrance, realizowany, w którym miałem przyjemność być tancerzem, a nie choreografem. Niedawno realizowany spektakl z zeszłego roku we współpracy z turecką choreografką Eirin Ersos. Spektakl odnoszący się do problemów uchodźstwa, akceptacji uchodźstwa i traumatyczności związanej z walką o odnalezienie swojego miejsca w terenie obcym. I mamy Eryka na pierwszym kawałku. To jestem. Ja, przykro mi, że mnie Państwo nie widzicie, nie możecie porównać. Tak mniej więcej wyglądam teraz. Aczkolwiek ciągle się czuję jak maturzysta i bliżej mi do myślenia z tych lat, kiedy biegaliśmy po tych samych korytarzach. To jest właśnie spektakl The Entrance, tutaj premiera w Krikotece, w Muzeum Dokumentacji Sztuki Kantora, w Ośrodku Dokumentacji Sztuki Kantora, Krikoteka. Jest to taki dział sztuki, który jest ciągle taką, zajmuje jeszcze ciągle w Polsce miejsce niszowe, nie jest taką sztuką ogólnie dostępną, nie jest jakimś mainstreamowym kierunkiem. Łączy w sobie bardzo dużo zagadnień związanych i z wizualnością ciała i teatru w ogóle, z relacją ciała i muzyki. Więc ciągle ta wrażliwość, która przez nas, przez Państwa nauczycieli została nas rozbudzona w liceum, tutaj pokutuje. Ja takie mam pytanie, ponieważ jakby Ty nam opowiadasz z perspektywy tancerza, z perspektywy choreografa, natomiast zapewne mnóstwo ludzi, tak, współpracowałeś z mnóstwem ludzi, którzy też bazują na zdolnościach muzycznych czy wykształceniu muzycznym podczas samego przedstawienia, prawda? Czy mógłbyś wymienić, czym jeszcze ludzie wykształceni muzycznie mogli się wykazać w takim przedstawieniu? Ja bym poszedł szerzej, dalej niż w przedstawieniu. To znaczy, moje kontakty zawodowe bardzo często są związane z osobami, które albo mają wykształcenie muzyczne, albo muzykę traktują jako pasję.
I tu nie chodzi tylko o kompozytorów muzyki, ale bardzo dużo tancerzy ma za sobą przeszłość, właśnie edukację związaną ze szkolnictwem muzycznym, chociaż nie jest to zasada. Zdarzają się tam również osoby bez wykształcenia muzycznego i to wcale nie tak rzadko. Natomiast muzyków spotykałem też w zupełnie zaskakujących miejscach, jako fotografów, jako scenografów, wokalistów oczywiście, ale też jako aktorów. W naszej szkole, mówię teraz o Akademii Sztuk Teatralnych, co roku zdaje spora grupa osób, która gdzieś wykazuje się doświadczeniem muzycznym, czy wręcz muzyczną edukacją. Zdarzają się też osoby, które takiej edukacji nie mają. Zdarzają się, słuchajcie, tancerze, którzy dopiero poprzez taniec stykają się z muzyką i poprzez to medium, jakim jest ciało, doświadczają i odkrywają różne aspekty muzykalności. Więc to koło ma zamknięty obwód. W każdą ze stron, na którymś etapie natykamy się na muzykę. Ja myślę, że też różni dźwiękowcy biorą udział w takich realizacjach, prawda? Więc są potrzebni ludzie, którzy tym dźwiękiem zajmują się profesjonalnie, prawda? Dźwiękowcy, akustycy, cała bardzo szeroka gama kompozytorów, zarówno w takim klasycznym myśleniu o kompozycji, ale też kompozytorów, którzy w bardzo różny sposób podchodzą do roli dźwięku w spektaklu. To nie są zawsze oczywiste i pierwsze skojarzenia, jakby nie ograniczające się tylko do harmonii czy melodyki, ale do tekstury dźwięku, zwłaszcza w tej sztuce współczesnej, bardzo awangardowej, to podejście do dźwięku jest bardzo, bardzo różnorodne. Ja tutaj poproszę teraz Marysię o dalszy ciąg swojej wypowiedzi i może tą sferę tych szkół, przedszkoli. Natomiast przy okazji powiem, że jeżeli ktoś z Was ma jakieś pytania, możecie w czacie te pytania zapisać i potem pod koniec właśnie zadamy te pytania naszym gościom i będą mogli odpowiedzieć. Także jak Wam coś przychodzi do głowy, to piszcie pytania. No słuchamy, Marysiu, jak to z tymi przedszkolami i szkołą, jak to było? A też poproszę ilustrację właśnie przedszkola może najpierw. Chyba przedszkola były wcześniej. Tak, że przedszkole było najpierw. Ja może zacznę od tego, że no, w moim wypadku tak jest i myślę, że to jest w wielu wypadkach, że nie potrafię się zajmować tylko jedną rzeczą. Ja muszę mieć jakiś kontrapunkt zawodowy, czyli jak mam szkoły, przedszkola, to oprócz tego musiałam ten doktorat gdzieś zrobić i pracuję na uczelni. Zawsze gdzieś ten kontrapunkt musi być. To tak jak trochę w małżeństwie, prawda? No człowiek nie może być cały czas tą drugą osobą. Czasem musi wyjść z koleżanką do kina na przykład. I ja tak działam i polecam to działanie, bo to jest takie, wydaje mi się, dość zdrowe dla każdej działalności, którą się prowadzi. O przedszkolu pomyślałam, pracując w Dzienniku Polskim, kiedy byłam zatrudniona tak etatowo, miałam też małe dziecko i już uważałam, że trzeba znaleźć coś, co będzie właśnie tym kontrapunktem i tą odskocznią. Bardzo chciałam mieć jakąś własną działalność, bardzo mnie to pociągało, bo to było dla mnie duże wyzwanie, a też takim jestem człowiekiem i to też myślę w dużej mierze mnie właśnie szkoła artystyczna tego nauczyła, że jakby uważam, że nie istnieją rzeczy, których można się bać w życiu. Znaczy, jak się coś chce, to należy po to sięgnąć. Najpierw myślałam, że będę miała kwieciarnię, potem, że będę miała sklep z parafarmaceutykami, pamiętam, z koleżanką, żeśmy się przymierzały do tego, która też pracowała ze mną w dzienniku, a była po medycynie, żeby było śmiesznie. I zmieniła na dziennikarstwo. No ale w końcu gdzieś pomyślałam sobie, że jednak ta edukacja, o której piszę i o której tak już siedzę, to jest to, co właściwie mnie fascynuje. Już wiedziałam, że kiedyś będę chciała mieć szkołę, ale bałam się tej szkoły tak od początku, tak od razu. Pierwsze przedszkole, które założyłam, to nie jest to przedszkole, które widać, bo to jest filia, czyli już drugie w Bibicach. Natomiast pierwsze założyłam w Krakowie, zupełnie nie mając nic, żadnych oszczędności na to, nic, po prostu mając chęć. I w moim wypadku jest chęć, jest, jak się bardzo chce, jak nie można, a się bardzo chce, to można.
Patrzcie, co robi wyobraźnia. Jak tak, się tylko coś wyobrazi, to można to zrealizować. Tak, tutaj ja zawsze mówię mojemu mężowi, który jest, bo ja jestem ogromnie właśnie zwolenniczką wyobraźni i marzeń i kreatywności, natomiast on logiki. Ja mówię, gdybym ja się kierowała logiką, to ja bym nic nie miała, żadnej firmy. Bo logika podpowiadała, że to się absolutnie nie uda. Bo ja nic nie miałam. Doświadczenie miałam tylko takie, że pisałam o tym. Więc gdzieś się tam zaczęłam orientować, byłam zaprzyjaźniona z jedną dyrektorką przedszkola niepublicznego, która mi bardzo pomogła i dzisiaj muszę to przyznać, że gdyby nie ona, to na pewno nie byłoby tak łatwo, bo nie wyważałam, znaczy łatwo, no byłoby o wiele trudniej, bo nie wyważałam otwartych drzwi dzięki niej właśnie. Ale pamiętam, że wzięłam jakąś pierwszą pożyczkę z banku, jakieś 10 tysięcy to było, z czego dwa oczywiście bank zabrał od razu, więc było 8. Pracowałam wtedy, zmieniłam dziennik właśnie na radio, pamiętam. I moje pierwsze miesiące działalności przedszkola to było branie pensji w radiu i zanoszenie jej w zębach własnym pracownikom, bo mnie po prostu jeszcze nie było stać na to, żeby ich nawet w pełni utrzymać. Przekonałam się, że bułka z musztardą bardzo dobrze smakuje, naprawdę nie jest wcale zła. No i nie było to, powiedzmy, łatwe, ale ja chciałam, tak? Więc musiało się udać. To pierwsze przedszkole to było 150 metrów, pamiętam, żeśmy zaadaptowali, to śmiesznie gdzieś zabrzmi, ale to był pub po prostu. Taki ktoś sprzedawał, znaczy wynajmował pub, bo mu nie szło i ja tam zrobiłam w tym pubie przedszkole. To potrzebne były dwa wejścia, bo jedno za mało, to trzeba było wywalić mur w bloku, no to się wywaliło mur, no nie istnieją rzeczy, których się nie zrobi. I to pierwsze, to przedszkole przez rok, przez dwa było właśnie takie, że no, rozkręcało się cały czas, rozkręcało i w końcu nastąpił ten moment, że gdzieś opinia była o tym przedszkolu dobra i nagle tych klientów zaczęło naprawdę bardzo, bardzo przybywać i to zaczęło przynosić jakiś profit. Ja myślę, że takim wabikiem były te zajęcia artystyczne, które tam zaproponowałaś. Były na pewno, bo pierwsze co, to ja tam zrobiłam naukę gry na fortepianie. Tego wtedy nie miało żadne przedszkole na tym etapie. Zrobiłam zajęcia z kształcenia słuchu według własnego programu, który wymyśliłam. I prowadziłam te zajęcia z tymi dziećmi, z tymi czterolatkami, z tymi pięciolatkami. Zresztą to było strasznie fajne, bo oni, to jest w ogóle bardzo fajny, wdzięczny wiek, więc jakby z nimi się pracowało bardzo, bardzo dobrze. Zajęcia, o Eryk się ucieszysz, bo zajęcia z tańca też miałam od razu. Tak. No ja mam nadzieję. Też zajęcia teatralne mieliśmy. Te dzieci od trzylatków u nas i do dziś tak jest, że przygotowują całe duże przedstawienia, takie z rolami. Te próby trwają, rzeczywiście oni ciężko nad to pracują, ale bardzo dbamy o dekoracje, zatrudniamy plastyków. No, cała ta sfera artystyczna, no bo na tym się znałam, rzeczywiście była taka dopieszczona. I rzeczywiście gdzieś to zaczęło jakoś przynosić pierwsze efekty i po kilku latach pomyśleliśmy, że ponieważ to jest w wynajętym lokalu, warto by mieć coś swojego. No i wtedy jak ja już miałam kolejne wyzwanie, trzeba zrobić coś swojego w swoim budynku, no to zaczęłam budować ten budynek. Pokażmy to zdjęcie z budowy. A z budowy to jest zdjęcie takie z budowy, tam jak to jest dokumentacji, tu nie. Nie, jeszcze inne to. To jest akurat budowa szkoły, czyli już po kolejnym przedszkolu, bo najpierw były dwa przedszkola, a potem wymyśliliśmy sobie szkołę i to jest tylko z przedszkolem zrobiłam to samo. Ja wrzucam 5 zł pod fundamenty, bo to jest po prostu taki przesąd, żeby się darzyło. Nie patrzę, tylko wrzucam tutaj pod fundament. No, to był trudny czas, bo jak budowałam przedszkole, to było 300 metrów budynku, a tutaj jest budynek 1000 metrowych, są w nim dwie szkoły, bo jak już tę szkołę podstawową podstawiłam, to stwierdziłam, że dalej mi mało i założyłam tam szkołę muzyczną. I teraz mogę Państwu... Pokażmy ten budynek, jaki powstał. Budynek gdzieś jest. O, tak wygląda tam, gdzie wsadzałam te 5 zł pod ten fundament, to teraz wygląda tak. To jest zrobił dwa dni temu specjalnie dla Państwa, żeby było widać, że nie opowiadam bajek. I tak wygląda teraz ten budynek. No piękna bryła w ogóle. Jak, Eryku, oceniasz?
Ja już wcześniej z Marią rozmawiałem parę lat temu, jak przymierzała się do tego i później jak widziałem efekty, że no ja jestem pod wrażeniem, bo właściwie Maria w sobie łączy już nie tylko wszystkie cechy artystyczne, które wykształciło w niej liceum, ale też no, wszystkie cechy bizneswoman na najwyższym poziomie. Więc ja jestem pod wrażeniem. Projekt jest oczywiście bardzo dobry, nowoczesny, wpisujący się też teraz w obecne takie tendencje nowoczesnej stodoły. To jest takie, wydawałoby się śmieszne określenie, ale to jest cała tendencja w architekturze, która odwołuje się do jakiejś klasyki, ale w bardzo nowoczesnym wydaniu, więc mnie się ta realizacja bardzo, bardzo, bardzo podoba. Bardzo się cieszę, że Ci się podoba, bo projektował to chyba Twój kolega ze studiów, Rafał Poznański. Ja no, chciałam zupełnie... mój rocznik. A ja chciałam mieć zupełnie inną szkołę, taką jak taki Chorwat trochę, taką no, w kompletnie innym stylu. On mi tłumaczył, że to będzie dobre i dlaczego to będzie dobre i dokładnie tak mówił jak Ty teraz właśnie, że to nowoczesna bryła i tak dalej. Tak to przekonał mnie, dziś się cieszę. Bardzo się cieszę, że Cię przekonał. To faktycznie wygląda bardzo nowocześnie i robi wrażenie, jakby to nie było w Polsce w ogóle, tylko w jakiejś Danii albo w Norwegii. No tu rzeczywiście na wsi to wygląda trochę dziwnie, tak z boku jak się jedzie, to jak Titanic trochę taki, bo takie długie, ale jest bardzo funkcjonalny, jestem z niego bardzo zadowolona, ale co żeśmy przeszli przy budowie, to naprawdę to nasze i sporo było nerwów, no ale dziś mieszczą się tam dwie szkoły, bo ja w końcu założyłam szkołę muzyczną i tak jak zaczęłam mówić, mogę teraz Państwu przysiąc i na piśmie dać, że już nigdy więcej w życiu nie wybuduję. Nie zarzekaj się. Nigdy, Marysiu, nie mów nigdy. Dobrze, wiem, kwantyfikatorów się nie używa, ale w tym wypadku. Tym bardziej, że Heniowi też mówiłaś, że nie pójdziesz na historię, a potem poszłaś To może teraz od tego wątku przeskoczymy do Eryka znowuż i Eryku, ja Cię zapytam, jak to się stało, że właśnie dołączyłeś do, jako już wykładowca teraz, do Akademii Teatralnej i jak tę ścieżkę byś opisał, omówił? Akademia Teatralna mniej więcej 12 lat temu. Zdjęcie Eryka byłoby nam łatwiej ten portret Eryka. Akademia Teatralna mniej więcej 12 lat temu w porozumieniu między Jackiem Łumińskim, to jest taki bardzo uznany polski choreograf, antropolog, stwierdziła, że chce rozszerzyć swoją ofertę i swoje możliwości badawcze i edukacyjne o kolejny wydział i w ten sposób powstał Wydział Teatru Tańca. W pewnym sensie Wydział Teatru Tańca uzupełnił lukę w Polsce. Przez wiele lat w Polsce nie było edukacji wyższej związanej z teatrem tańca, czy w ogóle z tańcem współczesnym, bo do tego fenomenu się szkoła odnosi. I wydział w tej chwili wypuścił około 250 absolwentów przez te 12 lat. To jest mały wydział, który rocznie przyjmuje około 25 osób i to są ludzie, którzy w tej chwili jakby redefiniują współczesną sztukę teatru tańca w Polsce. Tworzą nowe miejsca pracy, tworzą nowe miejsca kreacji artystycznej, wchodzą w dialog z tym, co zastane, z pewną tradycją i redefiniują w nowy sposób. Ja się tam znalazłem w ten sposób, że ponieważ początki moich związków z teatrem tańca to był właśnie Śląski Teatr Tańca Jacka Umińskiego, a szkoła powstała jakby na podłożu jego doświadczenia i doświadczeniu Śląskiego Teatru Tańca i w pewnym momencie szkoła zaczęła skupiać osoby, które przed laty tworzyły ten teatr, tamtą estetyką się posługiwały i bardzo specyficzną, stworzoną metodą Jacka Umińskiego, nazywaną Polską Techniką Tańca Współczesnego. I pewna grupa pedagogów jakby skupiała się wokół Jacka Umińskiego i w ten sposób powstał ten wydział. Ja dołączyłem do niego po około 4 latach funkcjonowania, jestem tam do tej pory i przyznam szczerze, że
z każdym rokiem pobyt tam i uczenie na poziomie zawodowym stawało się moją coraz większą pasją. Ja sam jestem z tego pokolenia, które nie miało szansy w Polsce mieć wyższej edukacji związanej z praktyką taneczną. Moja edukacja to podyplomowe studia teorii tańca na Uniwersytecie Fryderyka Chopina w Warszawie. To były kolejne studia, które po architekturze podjąłem, ale to były studia właśnie nastawione na badanie, na teorię i na szukanie tych aspektów pozawykonawczych w sztuce tańca w Polsce. I przyznam szczerze, że to jest znowu jakieś wielkie koło, które zatoczyłem od mojej edukacji muzycznej, podstawowej, licealnej, przez architekturę, po to, żeby wrócić z powrotem do edukacji muzycznej, ale już z innej perspektywy. I wydaje mi się, że to jest jakieś gdzieś cały czas toczące się koło, które zabierze mnie gdzieś w kolejne rejony, bo myślę sobie, że na tym nie koniec i na pewno znowu jakaś redefinicja tego, co robię, zabierze mnie gdzieś indziej, choć przyznaję, że pasja, jaką jest uczenie, gdzieś rozgościła się chyba na dłużej we mnie i mam zamiar zagrzać tutaj trochę dłużej miejsca. Bardzo się cieszę, że poczuliście taki właśnie zew do też uczenia, przekazywania swoich umiejętności i wiedzy, bo to mnie jest bliskie i to jest właśnie moja pasja, więc bardzo się cieszę, że też wy odkryliście to i dzielicie się tym z innymi. Tutaj znowu przeskoczę do Marysi, bo Marysia też wykłada i powiedz, bo po tym doktoracie, czy zostałaś na uczelni, jak to było i jak ty odbierasz tę działkę właśnie swoich działań? No ja to uwielbiam w ogóle. To jest jedna z moich ulubionych aktywności, to jest uczenie. Znowuż potrzebuję kontrapunktu, prawda, więc uczę studentów, ale też uczę u siebie dzieci tam w swojej szkole historii, więc mam taki przeskok. Mamy zdjęcie, w ogóle mamy zdjęcie. A tak, gdzieś tam lekcja historii, tam Państwu mogę pokazać, gdzieś, znaczy nie ja, ale... Tak, poprosimy o zdjęcie z łukiem, tak? Zdjęcie z łukiem. Łuki chyba. Tam na... Tak, o, ja bardzo lubię taką naukę praktyczną, więc jak było broni, to łuk dostali. To jest łuk refleksyjny się nazywa, nie mój oczywiście, mój mąż strzela, więc mu zabrałam i dzieciom pokazałam, jak mówimy o archeologii, to bierzemy wykrywacz metalu i też idziemy w teren, także ja się w tym świetnie bawię. To jest klasa wtedy bodajże czwarta, teraz są już w szóstej i właśnie mają jedną z pierwszych lekcji historii i próbują naciągnąć łuk. Ale jeśli chodzi o uczelnię, bo pytałaś o uczelnię, tak, zostałam na uczelni po doktoracie i też tak jak Eryk chciałabym tam zostać dłużej. Może nawet w trochę większym wymiarze się uda niż do tej pory, bo do tej pory miałam tam pół etatu. Ja uczę głównie jazzmenów. I to jest cudowna nisza, ponieważ jazzmeni u nas to jest taka, no nie wiem jak to powiedzieć, ale to jest taka społeczność, której się wszyscy wykładowcy boją. Nie bardzo wiedzą, jak z nimi pracować i rozmawiać. Ja jakoś, ponieważ jazz jest akurat muzyką, której bardzo dużo słucham. Ja nie jestem badaczem jazzu, ani nic takiego, nie zajmuję się tym od strony badawczej czy naukowej, bo zajmuję się filmem, jak już mówiłam, ale zawsze tego po prostu bardzo wiele słuchałam jazzu, więc potrafię z nimi w jakiś sposób znaleźć wspólny język. Oni mnie ogromnie dużo uczą, takich nawet warsztatowych rzeczy typowych dla nich. Strasznie lubię te spotkania, uczę ich literatury muzycznej i analizy dzieła muzycznego. Mam nadzieję, że to zostanie mi, że tak powiem, na wiele lat, a zdaje się, że tak, bo nikt inny tego nie chce zrobić, bo wszyscy się boją, prawda? Oprócz tego uczę też doktorantów, mam zajęcia z muzyki polskiej, no bo jako biograf Kilara czy Góreckiego, no to rzeczywiście jakby jest to dla mnie... Jest to oczywiste, że ja prowadzę z nimi takie wykłady monograficzne. I tak jak mówię, ja w nauczycielstwie się bardzo dobrze sprawdzam, w sensie się dobrze bawię. Ja nie wiem, czy się dobrze sprawdzam, trzeba ich spytać, prawda? To pokażmy też jeszcze zdjęcia ze szkoły, tam gdzie jest cała grupa szkolna. A tak, to moje dzieciaki, bo to no właśnie, to...
jak ja zaczynałam szkołę, jak ja zaczynałam szkołę, to był 2012 rok, musieliśmy wynająć budynek, bo ten był jeszcze nie gotowy, wynajęliśmy taki mały domek i ja miałam w szkole, proszę Państwa, 6 uczniów. To była pierwsza klasa, 6 uczniów. Teraz jest ich 154. Zebranych w 10 klasach i to są dzieci w sali gimnastycznej. Ja tu gdzieś w środku z tym bukietem kwiatów, bo... A jest! Roku... Jestem, tak, jestem w środku. Bo to są moje urodziny, to znaczy ja mam urodziny w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, więc raczej nie jest to ten dzień, ale w ostatnim dniu przed świętami Bożego Narodzenia zawsze mnie dzieci zapraszają do sali gimnastycznej i zawsze mi odśpiewują ten symboliczny 100 lat i dają mi kwiatki. I to jest cudowny moment w ogóle. I ta rzesza, jak ja uwielbiam to zdjęcie, bo lubię na to patrzeć i od razu sobie przypominać właśnie ten 2012 rok i tę 6 dzieci. I rzeczywiście to robi na mnie samej wrażenie, że tych dzieci się nagle zrobiło tyle i to jest takie fajne, że im się chce. Jeszcze mamy jedno zdjęcie z wycieczki. Też, to są przedszkolaki, tak, na wycieczce. To jest, pojechaliśmy, to jest właśnie pierwsze przedszkole moje, to Żablińcowe, czyli to w Krakowie, bo to jest na Żablińcu. I pojechaliśmy na zielone przedszkole z taką małą grupką, to jest chyba bodajże kilkanaście osób. To są te zielone przedszkole wprowadziłam też od razu, czyli takie wyjazdy na 3 dni. Dzieci to bardzo lubią, a jeszcze bardziej lubią to rodzice i zawsze pytali, czemu tylko na 3 i czy nie można by było na tydzień. No ale niektóre dzieci są za małe, żeby pojechać aż na tak długo, więc jeździmy na 3, wymęczymy je tam zawsze strasznie. To jest bodajże w Krynicy tutaj, tylko, znaczy do Krynicy jechaliśmy, to jest akurat Muzeum Zabawek. No więc przekrój jest tej nauki mojej, taki, znaczy tej dydaktyki dość duży, bo od przedszkolaka po studenta i trudno by mi było dzisiaj powiedzieć, to jest, która grupa najbardziej mnie cieszy. Jestem pod wrażeniem tego właśnie, Marysiu, że od tych najmłodszych, tak, do tych zdecydowanie już dorosłych, jak na studiach, potrafisz przemówić, potrafisz do nich dotrzeć i przecież to zupełnie inaczej, prawda? Pracuje się z przedszkolakami, zupełnie inaczej z dziećmi w szkole podstawowej, a potem w liceum. No a co dopiero studenci, prawda? Więc no tutaj masz ogromną odwagę, no i faktycznie realizujesz coraz to swoje nowe pomysły, więc jest to niesamowite. Teraz zadam Wam takie pytanie i tym razem dla przerywnika zadam najpierw Erykowi to pytanie. Mianowicie, czy właśnie jak teraz z perspektywy, z tego punktu, w którym jesteś, patrzysz w tył za siebie, jakie refleksje, czy warto było, co nie było warto, a co było warto i w ogóle, czy warto było w tej szkole muzycznej być, ale czy warto było inne rzeczy robić, czy to wszystko się przydało? Jak to widzicie? I może Eryka najpierw poproszę. No to oczywiście bardzo trudne pytanie, ale odpowiedź jest bardzo prosta. Ja sobie nie wyobrażam, żebym był gdziekolwiek indziej w tym momencie, gdyby ta droga nie szła tą trasą, którą odbyłem. Najlepszą recenzją tego będzie, że to, o czym Mariolu rozmawialiśmy wczoraj, że w moich relacjach z rodzicami zawsze z ich strony padał taki argument, ponieważ ja uwielbiałem moją szkołę i zawsze wskazywałem na to, że ja tylko tam i nigdzie indziej. I w momentach, kiedy rodzice chcieli mnie karać za coś, to ostrzegali mnie, bo pójdziesz do zwykłej szkoły. I to był argument, który oczywiście mnie elektryzował i natychmiast ustawiał do pionu. I ja nie wyobrażam sobie, żeby ta edukacja mogła być bardziej komplementarna niż ta droga, którą przeszedłem. Oczywiście to wydają się jakieś skrajne może punkty, może się komuś wydawać, że gdzie tu zawód inżyniera, architekta, gdzie muzyk, instrumentalista, bo taki był mój los muzyczny, że tak powiem, chociaż interesował mnie wokal, ale to wszystko jest bardzo spójne. Ta szkoła dała mi doskonałe narzędzia do takiego patrzenia na świat, jaki jest mi teraz potrzebny. Uwrażliwiła mnie na to, co widzę dookoła siebie. Otworzyła jakieś kanały percepcji, które nie ograniczają się tylko do muzyki, ale jakby te same drogi i te same kanały pozwalają mi widzieć i sztukę współczesną, i sztukę klasyczną, i możliwość
przetwarzania pewnych rzeczy, nadawania im ich nowym i im nowych obszarów kreatywności, ale też to, co w zawodzie tancerza jest kluczowe, czyli samodyscypliny, jakiejś umiejętności kontroli nad samym sobą, cierpliwości, też trochę pokory. Nie wyobrażam sobie, żeby inna szkoła była w stanie mnie do tego przygotować. Chyba nic bym nie zmienił. No, wydaje mi się, że poszedłbym tą samą drogą. Jeszcze mówiłeś mi wczoraj, że te zawody wbrew pozorom się przenikają i że na przykład architektura niezwykle przydaje ci się do właśnie tańca czy choreografii. Tak, nawet w takich notkach czy recenzjach o mojej twórczości czy o spektaklach teatru tańca pojawia się ciągle jakiś taki rys, że jestem rozpoznawalny jako jakiś rodzaj architektonicznego spojrzenia na ciało i jakiś taki rys architektoniczny jest mi przypisywany. Czasem już z tym walczę wręcz i staram się przełamywać te rzeczy, bo wydaje mi się to zamykające, a nie otwierające, jeśli widzi się tylko jedną perspektywę. Ale być może jest to gdzieś jakieś podskórne, wpisane gdzieś w jakiś właśnie inny rodzaj percepcji. Więc ta architektura się bardzo mocno przenika. Mimo że ja teraz zawodowo bardzo mało pracuję już w architekturze, to jednak czy w myśleniu o scenie, czy o scenografii właśnie, bo i taki aspekt jest mi bardzo bliski, czy o myśleniu o światłem, czy o po prostu myśleniu i postrzeganiu ciała w kontekście architektonicznym, no te wszystkie aspekty się ciągle powtarzają i przewijają. Się kojarzy z Michałem Aniołem, który robił sekcję zwłok, tak? Anatomię studiował. Co było potem widoczne i na jego i w jego życiu, tak, w jego malarstwie, prawda? Że wszystko, co robimy, nam się może przydać. I czasami wydaje nam się, że trzeba iść jedną ścieżką i tylko jedną, a żeby być świetnym, a tutaj okazuje się, że właśnie sięganie z różnej strony, rozglądanie się i próbowanie różnych rzeczy może dać zadziwiający efekt, jedyny w swoim rodzaju, niepowtarzalny. Tak jak mówisz, że twoje zdecydowanie taki model edukacji jest mi bliższy i choć często się teraz się można spotkać z taką dyskusją na temat, czy specjalizacja nie jest drogą do sukcesu i coraz częściej się mówi o tym, że taki rodzaj edukacji może być skuteczny, to moje doświadczenie absolutnie mówi coś innego i taki renesansowy typ edukacji wielosynergicznej, wieloaspektowej, wielowątkowej w mojej pracy zdecydowanie sprawdza się bardziej i też tak naprawdę to, o czym mówię swoim studentom, że jeśli oni nie mają w tym aspekcie twórczym, bo moi studenci to nie tylko tancerze i aktorzy, ale też choreografowie i reżyserzy. I w tym aspekcie bardzo często im tłumaczę, że jeśli nie będą prowadzić jakichś innych wątków swojego życia, jeśli nie będą mieli innych pasji, jeśli zamkną się tylko na to, co robią, to w pewnym momencie skończy im się język i temat tego, o czym mogą mówić. Czyli nie możemy kształcić tylko tego, co chcemy powiedzieć, tego, jak chcemy powiedzieć, ale przede wszystkim musimy być otwarci na to, co chcemy mówić. I taki rodzaj edukacji i taka skokowość, która może z perspektywy kogoś wydawać się niestabilnością, w moim odczuciu jest jakąś bardzo ogromną komplementarnością wielu założeń i bardzo, bardzo jest przydatna w moim procesie twórczym teraz, dzisiaj. I dużą zaletą myślę właśnie. Teraz poproszę Marysię o odpowiedź na zadane pytanie. Ja bym się chciała odnieść trochę do tej wszechstronności. Myślę, że ona bardzo zdaje egzamin i jeżeli popatrzymy na znakomitych artystów, takich jak na przykład Stanisław Lem, który przecież był położnikiem, prawda, i nawet odebrał jeden poród. Albo Krzysztofa Komedę, który był z kolei laryngologiem i nawet miał swoją salę chorych. To jednak się okazuje, że ta wszechstronność i że ta raz obrana droga wcale nie musi się okazać tą jedyną, prawda?
Natomiast z pewnością myślę, że Erek, masz dużo racji w tym, że ta przesadna specjalizacja może czasami wyjść nie na zdrowie, a bokiem, prawda? Że się gdzieś robi taki huk psobny w pewnym momencie, jak się człowiek zajmuje tylko jedną rzeczą. Ja już wspominałam o tej mojej skłonności do kontrapunktowania różnych rzeczy i myślę, że to do tego się właśnie sprowadza, że gdzieś ten dystans jest czasami bardzo potrzebny, a wszechstronność jest podstawą robienia wielu rzeczy. Powiedziałeś też tę rzecz, z którą się absolutnie zgadzam, mianowicie o tej samodyscyplinie i pokorze, której nauczyło nas właśnie to szkolnictwo artystyczne, szkolnictwo muzyczne. I w tej kwestii ja też bym niczego nie zmieniła i to sprawdza mi się do dziś, czyli to właśnie systematyczność, to, że jesteśmy w stanie czekać długo na efekt, że potrafimy zagryźć zęby, że wiemy, że bez ćwiczenia nie ma po prostu, no nie ma i koniec. Jak chodziłam do szkoły scenariuszowej, takie podyplomowe studia filmowe, mieliśmy już koniec zajęć i mieliśmy pisać scenariusz, tak jako taką pracę dyplomową, to pamiętam, jak Dariusz Gajewski, który był prowadzącym moją grupę, powiedział, to bardzo Państwu dziękuję za zajęcia, proszę teraz iść do domu i pamiętać, że kto nie pisze, ten nie ma napisane. Pamiętam to stwierdzenie jego, które zawiera w sobie właśnie dokładnie to, o czym mówimy. Czyli po prostu, że jak się nie siedzi, nie pracuje, nie czeka na ten efekt, to tego nie ma. A nic nie uczy lepiej tego czekania, cierpliwego czekania i nie rzucania tego w diabły tylko dlatego, że za długo czekam, jak właśnie szkoła muzyczna. Więc w tej kwestii ja na pewno nie zmieniłabym nic. Z mojej perspektywy, i mówię to absolutnie szczerze, z ręką na sercu, szkoła akurat średnia muzyczna, czyli liceum, czyli nasza szkoła, możemy tak powiedzieć, dla mnie to był najszczęśliwszy etap w życiu i najlepszy etap w życiu. Ja do dziś korzystam z tego, co się tam nauczyłam, mam zeszyty do dzisiaj, moja córka uważa, że mam nierówno pod sufitem i po co to trzymać i w ogóle, a ja sobie do tego zaglądam. Całe życie się ze mnie śmiała, aż przyszło zdawać maturę w zwykłym liceum, przyszła do mnie i powiedziała, masz jeszcze te zeszyty? No właśnie, więc tu nie zmieniłabym nic. Ja jedną rzecz bym zmieniła i to już też o tym wspomniałam, ja bym dokończyła te organy, które zaczęłam, bo okazuje się, że rzucanie właśnie czegoś, mi się wydaje, że to nie, bo teraz to w ogóle błąd, po co ja na te studia poszłam, to bez sensu. To nie jest dobry pomysł. Znaczy, w moim wypadku to mi cały czas gdzieś ciąży, że niepotrzebnie to zrobiłam, że trzeba to już było dokończyć. Myślę, że też taka refleksja mi teraz przyszła, że w życiu właśnie różnie bywa, bo ja gdzieś na parę lat od tej muzyki w ogóle odeszłam, prawda, kompletnie się nią nie zajmowałam. Czy ja tego dzisiaj nawet nie żałuję, nie mówię, żebym to zmieniła, bo wydaje mi się, że w życiu jest tak, że po prostu przychodzą różne momenty i one nam coś dają. I może nawet przyjść taki moment, że będziemy siedzieć po prostu i patrzeć się w sufit. I będzie się nam wydawało, że o Boże, ja tracę czas, będziemy gdzieś nerwowi w środku, ale tak naprawdę nasz organizm wie, czego potrzebuje i widocznie to jest potrzebne. To czymś zaprocentuje. Zaprocentuje odejście od muzyki, jeśli będzie trzeba. I powrót do niej, jeśli będzie trzeba. Zaprocentuje właśnie to, że ćwiczymy na instrumencie i czasami mamy tego dość i nam się wydaje, a Boże, święte, ale po co mi to, jak Iksińska dwa piętra niżej mieszka i wcale nie musi ćwiczyć i ona właśnie poszła do kina, a ja siedzę i właśnie etiudę żłobię, prawda, no bo muszę się nauczyć. Ale to wszystko gdzieś procentuje, nam procentuje w tym momencie właśnie tą cierpliwością, tą systematyką, tą jakąś umiejętnością pokory, bo myślę, że tam, gdzie się pokory człowiek pozbywa i gdzie zaczyna wkraczać zbytnia pewność siebie, przesadna pewność siebie, tam się zaczyna klęska, że gdzieś ta pokora względem tego, co robię, nie mówię, że trzeba siedzieć w sieć kącie, a znajdą się, to nie o to chodzi, ale pokora względem tego, co robię i że może się nie udać, że czasem trzeba zagryźć zęby i zacząć jeszcze raz i spróbować od innej strony. To jest bardzo ważne we wszystkim, co robimy i tego właśnie mnie osobiście nauczyła ta szkoła. Ja jeszcze taką sprawę poruszę, mianowicie byłam na takiej konferencji dotyczącej nowej podstawy programowej w liceach, które teraz na nowo, czteroletniej wersji znowuż wracają. Wy chyba zdawaliście też czteroletnie liceum, prawda? Tak, tak. Myśmy no. tym tradycyjnym modelem tak. 8 plus 4.
Tak. Jeszcze ze starą maturą, tak. Tak. No teraz wprawdzie wchodzi z powrotem 4-letnie liceum, natomiast matura będzie inna pewnie niż za waszych czasów. Przyznam, że wasza matura była o wiele trudniejsza niż jest teraz. Tak a propos. Natomiast na tej konferencji... Pamiętamy. Konferencji była pani profesor, która mówiła bardzo ważną rzecz o przyszłości. I mówiła, że młodzież trzeba przygotowywać do dużej elastyczności i mobilności, że będą się zmieniać zawody, będą się zmieniać potrzeby i kto nie jest elastyczny, to po prostu nie znajdzie pracy. Więc myślę, że właśnie takie otwarcie się na wiele rzeczy, tak? Na taką otwarty umysł, taką wrażliwość, jak człowiek ma, to jest w stanie się przestawić, pomyśleć inaczej, otworzyć, nie załamywać, że na przykład ta ścieżka, którą w pierwszym momencie sobie wskazał, może nie wychodzi. Tak jak u Eryka to był śpiew, tak? Pasja śpiewania, a teraz zupełnie to nie poszło w kierunku śpiewania, tylko czy architektury, czy tańca, czy edukowania. Natomiast właśnie chodzi o to, że wszystko, czego doświadczamy w życiu i im bardziej rozwijamy nasze różne umiejętności, to mamy szansę być elastyczni. I jak jest jakaś, no ja myślę, że właśnie w waszym życiu, wy jesteście najlepszym tego przykładem, że jak pojawiała się jakaś nowa opcja, jakieś nowe spojrzenie, to mieliście odwagę spróbować. A nie załamywać rąk, tak, że to nie jest może to, co tam na początku, tylko nagle zrobienie tego kroku w przód, w niepewne, dawało, i ja to tak taką metaforą, czy takim obrazem chcę przedstawić, że jeśli stoimy przed drzwiami i nawet te drzwi są otwarte, ale jesteśmy jeszcze w głębi, to nie widzimy tyle, jak zrobimy krok za próg, nagle nam się otwiera obraz 180 stopni, prawda? Widzimy. Więc widzimy o wiele więcej perspektyw. I wtedy możemy wybierać. A okazuje się, że każdy wybór pociąga za sobą nowe możliwości. I nowe znowuż otwierają się wersje. I kto ma odwagę próbować, jednocześnie doceniać wszystkie doświadczenia wcześniejsze, bo one też się przydają właśnie, to tacy ludzie mają szansę w przyszłości. Ja uważam, że te czasy nasze do tego zmierzają, do tego nas prowadzą, że musimy być wszechstronni i musimy się otwierać na różne właśnie możliwości. Także jesteście tutaj wy świetnym przykładem na to, że realizujecie się na przeróżne sposoby z sukcesem, po prostu, z wielkim sukcesem. Także gratuluję wam, jestem dumna z was. Ja myślę, że ta elastyczność, o której mówisz, jest bardzo ważna i ważna dla nas samych, to znaczy większą szansę sami sobie dajemy, będąc elastyczni, nie zakładając sobie jakichś tam przesadnych kajdan, także mentalnych, prawda, że tego się boję, to tego nie tknę. Właśnie bać się chyba nie należy. W jednym z takich filmów Chłopaki nie płaczą, bodajże to było, był taki bohater, który mówił, że w życiu to trzeba się zastanowić, co się chce robić, a potem zacząć to robić, prawda? No i to jest taka maksyma, która powinna nam, myślę, przyświecać. Tym progiem to jest rzeczywiście racja, że jak już zrobimy ten krok, to nagle widzimy, że możliwości się nam pojawiło dużo więcej. W tym pokoju, do którego wchodzimy, o którym mówiłaś, może być dużo więcej innych drzwi, które nas gdzieś zaprowadzą. To może być pokój przechodni. Jak do niego nie wejdziemy, zamkniemy sobie nie tylko te drzwi, ale może ileś kolejnych. Także myślę, że metafora jak najbardziej trafiona i tej odwagi to wszyscy sobie życzmy. Słuchajcie, ja myślę, ktoś ma pytanie. Ja jeszcze tylko jedną rzecz powiem a propos tego, bo to mi się wydaje bardzo ważne, że kluczowe dla tej otwartości jest to, jaki mamy stosunek do błędów, które popełniamy. To znaczy, bardzo często jesteśmy uczeni tego za to dziękuję mojej szkole, ona mnie nauczyła zupełnie innej postawy, że błąd jest czymś złym. Podczas gdy szkoła nauczyła mi tego, że wolno błądzić i to, co teraz powtarzam swoim studentom, to że błąd uczy więcej niż sukces.
że to z błędu wyciągamy większe doświadczenie i że to błędy kierują nas w jakieś nowe pokłady wiedzy i one nas pchają do przodu często bardziej niż sukces. Sukces często jest czymś, co kończy, co zamyka, od czego trudno nam się odbić i zrobić dalszy krok. Natomiast błąd uczy nas tego, że chcemy podjąć kolejne wyzwanie, chcemy podjąć inny kierunek. I to, jak jesteśmy przygotowani do tych błędów, czy uczymy naszych podopiecznych tego, żeby te błędy ich uskrzydlały, a nie ściągały w dół, od tego zależy właśnie kreatywność, według mnie. No czyli nasi kochani uczniowie, nie bójcie się błędów i to jeśli się wam nie udaje, bo to czasami wyzwala taką determinację w pokonaniu błędów i właśnie w zmianie, że można się odbić jako trampolinę i zrobić o wiele więcej niż ten, który może takiego wielkiego błędu nie zrobił. Ja czasami mam przy maturach próbnych taką myśl, o jak dobrze, że ten uczeń zrobił teraz błąd, tak? No bo zrobił teraz, jak ja mogę mu ten błąd wytłumaczyć i może go nie zrobi na maturze. Natomiast, no właśnie, jest szansa, tak, że to wyszło wcześniej, jeszcze nie tak bardzo boleśnie. Więc nie bójmy się błędów i bądźmy, myślę, tak otwarci. Ja przyznam, kochani, że też zorganizowanie tego spotkania online, tak? To jest dla mnie wyzwanie, bo młodzież to śmiga tutaj no w ogóle z tymi różnymi narzędziami internetowymi. Dla mnie to jest nowość i całe nauczanie zdalne było mega wyzwaniem. Ale z drugiej strony pomyślałam, że świetne, bo się czegoś nauczę, coś nowego pójdzie do przodu i jestem zaskoczona efektem, ponieważ nie mówię o tej konferencji, o tym naszym spotkaniu, bo tutaj mieliśmy jakieś problemy techniczne, ale myślę, że to też nie zepsuło wszystkiego. Natomiast ja przekonałam się, że w zdalnym nauczaniu też są jakieś plusy i odkrywam pewne walory, że na przykład piszą właśnie uczniowie na czacie, którzy może słownie nie mieli odwagi głosem swoim wyrazić jakichś wniosków, jakichś pomysłów, tylko łatwiej im jest to napisać. Więc dużo więcej osób nagle teraz się uaktywniło i więcej osób pisze i więcej pomysłów przez to się rodzi, tak? Bo wspólnie je potem czytamy i analizujemy. Także każde doświadczenie może nas czegoś uczyć. I pomimo tego, że ja na początku byłam trochę przerażona tym, że będę musiała prowadzić zdalnie lekcje, teraz już to przeszłam i cały czas się uczę dalej, bo to nie jest tak, że to jest jeden sposób. I przyznam, że jak jeździłam teraz na konferencje różne, i też właśnie pokazujące różne możliwości do nauczania poprzez te zdalne narzędzia, to no mam wielką głowę od tego, jakie są możliwości i co jeszcze można. Także świat może być, stać przed nami otworem, a to wędrowanie wielką przygodą. Także myślę, że to jest wspaniałe i po prostu otwórzmy się na to, tak, co niesie przyszłość. Bo ani w wypadku Marysi, ani w wypadku Eryka nie wiem, co jeszcze wymyślą i co nas jeszcze zaskoczą. Także możemy śledzić ich losy i sobie potem dokładać do tego, co dzisiaj się dowiedzieliśmy. Słuchajcie, czy są jakieś pytania? Tutaj Oliwka, Amelka widzę. Czy chcecie zadać jakieś pytania do naszych gości? Ja sprawdzę, czy tutaj mam jakiś sygnał. Nie mam. Nie bójcie się pytać. Nie bójcie się, to mogą być każde pytania, naprawdę. Ja nie wiem na przykład, czy Oliwka nie jest rytmiczką, może chciałabyś coś zapytać a propos tego wydziału tańca. Amelka to nie, to chyba skrzypaczka. O, nie, Amelka nie. Amelka to nie pamięta. Czy w takim razie może, jeśli nie ma pytań, to jeszcze jakieś ostatnie kończące słowo was poproszę i będziemy zmierzać ku końcowi w takim razie.
Ostatnie słowo, Boże. Może coś, takie jakieś przesłanie dla nich, dla młodzieży? No przesłanie to myślę... Było, właśnie, już bardzo mocne. Właśnie, z tej naszej dyskusji tutaj wynika takie przesłanie, bo my tak naprawdę cały czas mówimy o jednym, o tym, żeby się nie bać po prostu. Żeby się nie bać, żeby dać sobie szansę też na błędy. Nie bać się tych błędów, ale nie bać się też sukcesów, które mogą się pojawić, bo sukces też potrafi onieśmielić i jest mnóstwo ludzi, którzy się boją sukcesu, boją się wychylić. A tego nie należy robić. Jak przyjdzie jakiś taki czas, że będzie się chciało sięgnąć po owoc zupełnie innego drzewa niż dotychczas, to jak najbardziej trzeba w moim rozumieniu to zrobić. Znaczy ja wszystkich do tego zachęcam, że to nie jest nic złego. Jak jadło się codziennie na obiad zupę pomidorową, to naprawdę jak się po 15 latach sięgnie po ogórkową, to świat się nie zwali, a może można odkryć naprawdę nowe smaki życia. Więc ja myślę, że przesłanie jest właśnie takie, żeby pamiętać o tym, że droga nie jest nigdy jedna. Nigdy. Zawsze tych dróg jest wiele. A że wychodzi się od jednej, to jest oczywiste, no bo wychodzimy skądś, z jakiejś bazy, z jakiejś szkoły, z jakiegoś miejsca, prawda? Ale to się może okazać, że tych dróg jest mnóstwo i każdą można naprawdę wypróbować, nie mówiąc o tym, że one się bardzo często łączą, to co Eryk mówił, że to gdzieś jedno wynika z drugiego i że masz takie wrażenie, że to koło jest, prawda, że w końcu gdzieś to znowuż zrobi swoje otoczenie jedno kolejne, a ty wylądujesz w jakimś zupełnie innym miejscu, którego się nawet nie spodziewałeś, że może istnieć. Ja bym się nie spodziewała, będąc w liceum, że będę pisać książki albo że będę miała szkołę. Wtedy absolutnie. Mnie się wydawało, że ja będę grać na fortepianie. Chociaż powiem wam, że Marysia, jak pamiętam jej zadania, miała tak świetne zadanie i zawsze mówiłam, że tak pisze z pazurem, że tak pisze ciekawie i po prostu, że chce się to czytać. No i tutaj to, że zaczęła pisać książki, czy wcześniej, że była dziennikarką, ogromnie mnie ucieszyło, ale jakby na zasadzie, no tak, to można było się spodziewać. Bardzo ci dziękuję, że wierzyłaś we mnie, ale nie wiem, czy też pamiętasz, że na maturze napisałam mity Greków i Rzymian przez Z kropką. Ale to, wiesz, ortografia to nie ma znaczenia. Błagam, nie mówcie o tym, w ogóle nie mówcie o tym, bo to jest, to tutaj anegdotę moglibyśmy mnożyć o tym. To znaczy, ja powiem też, że wtedy ortografię się inaczej oceniało, każdy błąd ortograficzny bardzo obniżał ocenę, ja cierpiałam bardzo z tego powodu. Dlatego pamiętacie, że nawet wymyśliłam na swój własny użytek na lekcjach, że za błędy ortograficzne była osobna ocena i za interpunkcję, a druga ocena była za treść. Było takiego, rzeczywiście było. Bo nie mogłam znieść tego, że bardzo dobre zadanie może spaść w ocenie aż tak bardzo przez ortografię. Natomiast teraz to jest punktacja i to jest tylko jakiś procent, tak? I to niewielki procent, więc to w ogóle się zmieniła perspektywa. Natomiast teraz słucham Eryku, twojego. Ostatnie słowo Eryka. Ja nie chcę nic zamykać. Ja myślę, że niepotrzebne tu jest żadne podsumowanie. Ja wam bardzo zazdroszczę tego, gdzie jesteście teraz i w jakim punkcie jesteście. I zachęcam was do tego, żeby ten punkt miał 360 stopni perspektywy, żebyście się nigdy nie bali wchodzić do nowej wody, do nowej rzeki, żebyście się nigdy nie bali jakiegoś ciężaru, który być może ktoś wam będzie kładł na plecy, że jakąś odpowiedzialność, że tyle lat coś robisz i dlaczego teraz chcesz to zostawić, a no może dlatego, że za kolejne 5 lat wrócę do tego jeszcze chętniej i z nową energią i nagle się okaże, że coś, co odkryję przez te parę lat, bardzo mocno wzbogaci moją pracę zawodową za chwilę. Nigdy nie bójcie się odważnych kroków. Lepiej, to banał, ale żałować tego, co się zrobiło, niż tego, co się nie zrobiło, bo z tego, co się zrobiło i zrobiło się błąd, można wyciągnąć super, super nowe perspektywy. No, a poza tym już i nie żałuję tego, że się tego nie zrobiło, nie? Zrobiło i się przynajmniej przekonało, jak to było właśnie, jak to było. Kochani, ogromnie wam dziękuję za to wspaniałe spotkanie. Życzę dalszych wspaniałych działań, sukcesów i
żeby wam faktycznie wasza wyobraźnia dalej podpowiadała i idźcie za tym, bo robicie świetne rzeczy. I cieszę się ogromnie, że byliście gośćmi naszymi i podzieliliście się tym swoim doświadczeniem i swoimi refleksjami. Także dziękujemy i będziemy, myślę, w kontakcie i będziemy śledzić, co tam dalej robicie i powodzenia. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Bardzo dziękuję za tą szansę bycia z wami, podzielenia się tym czasem wspólnie. Ja również. Bardzo mi było miło. Dziękuję uczniom i też po prostu powodzenia. Powodzenia w waszych pasjach, realizacjach, pomysłach. Zazdrościmy wam, że jesteście na tym etapie. Także o właśnie, doceniajcie to, że jesteście jeszcze w tym momencie, za którym inni już starsi od was tęsknią, tak? I wspominają z rozrzewnieniem, więc pomimo, że czasami jest trudno i trzeba coś zdawać, trzeba coś tam oddać, zaliczyć i jest ciężko, że nie dosypiacie i tak dalej, to jednak to jest jeden z najwspanialszych okresów w życiu. Zdecydowanie. Doceniajcie to. To żegnamy się i pozdrawiamy. Do widzenia. I dziękujemy miłego. Bardzo. Do widzenia, dziękuję bardzo. Do widzenia, dziękuję. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia.